Na wspólnym zebraniu klas 3a i 3b postanowiono wylosować dwie osoby, które będą kierowały przygotowaniami do studniówki. Każda z tych klas liczy 20 osób: w 3a jest 6 dziewcząt, w klasie 3b jest dziewcząt 12. Jakie jest prawdopodobieństwo, że obie wylosowane osoby są dziewczętami, jeśli obie pochodzą z tej samej klasy? W tym zadaniu mamy do czynienia z prawdopodobieństwem warunkowym. Warunek jest w tym miejscu, jeśli obie pochodzą z tej samej klasy. No i możemy ten warunek nazwać sobie na przykład zdarzeniem B. Napiszmy, że to jest zdarzenie polegające na tym, że obie wylosowane osoby pochodzą z jednej klasy. No i teraz jeszcze zapiszmy sobie warunek A, że obie. Wylosowane osoby są dziewczętami, no bo nas interesuje właśnie prawdopodobieństwo tego zdarzenia pod warunkiem B. Czyli zdarzenie A to jest obie osoby są dziewczętami. My chcemy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A pod warunkiem B. To jest to, co nas interesuje. Żeby obliczyć takie prawdopodobieństwo, to z definicji prawdopodobieństwa warunkowego Skorzystamy, no i wiemy, że to jest inaczej. Prawdopodobieństwo zdarzenia A i B jednocześnie podzielić na prawdopodobieństwo naszego warunku, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia B. Taki zapis, ten iloraz prawdopodobieństw możemy sobie zamienić na iloraz mocy tych dwóch zbiorów, czyli moc zbioru A razy B podzielić na moc zbioru B. Czyli teraz nasze zadanie sprowadza się do tego, żeby policzyć, jaka jest moc zbioru B, czyli na ile sposobów możemy wybrać dwie osoby z jednej klasy i na ile sposobów możemy wybrać dwie osoby z jednej klasy, które jednocześnie są dziewczętami, czyli moc zdarzenia A razy B. No to policzmy. Na początku moc B, to będzie policzyć łatwiej. Moc B to się równa, na ile sposobów możemy wybrać obie osoby z tej samej klasy. Każda klasa liczy po 20 osób, czyli możemy na przykład z klasy trzeciej A wybrać dwie osoby, czyli spośród 20 osób wybieramy dwie osoby na 20 na dwa sposoby, plus jeszcze z klasy trzeciej B możemy wybrać dwie osoby, w trzeciej B także mamy 20 osób, Czyli znowu z 20 osób wybieramy 2 na 20 nad 2 sposoby. No i liczymy, ile jest równa moc B. Korzystamy z definicji symbolu Newtona 20 nad 2, to jest 20 silnia. Podzielić na 2 silnia razy 20 minus 2, czyli 18 silnia, plus jeszcze jeden taki sam ułamek, czyli krócej pisząc, to będzie po prostu razy 2. 2 silnia to jest 1 razy 2, czyli 2, czyli z tą dwójką od razu nam się skraca, czyli możemy napisać, że moc zbioru B to jest 20 silnia przez 18 silnia. Możemy nawet policzyć, ile to jest. 20 silnia to jest inaczej 18 silnia razy 19, razy 20. W mianowniku mamy też 18 silnia, to się skraca i zostaje nam po prostu 19 razy 20. To jest 190 razy 2, czyli 380. Tyle jest równa moc zbioru B. No i teraz pozostaje nam jeszcze do policzenia moc zbioru A razy B, czyli ile jest tych możliwości wybrania dwóch osób z jednej klasy, żeby obie osoby były dziewczętami. No to najpierw spróbujmy wybrać z klasy trzeciej A dwie dziewczyny, w klasie 3a mamy 6 dziewcząt, czyli tutaj z 6 dziewcząt wybieramy 2, plus jeszcze liczba sposobów, na jaką można z klasy 3b wybrać 2 dziewczyny. Tutaj mamy 12 dziewcząt, czyli z 12 dziewcząt wybieramy 2 na 12 na 2 sposobów. No i liczymy, jaka jest moc tego zbioru. 6 na 2 to będzie 6 silnia podzielić na 2 razy. 6 minus 2 to jest 4 silnia. Plus jeszcze tutaj tak samo 12 silnia podzielić na 2 silnia, czyli 2 razy 12 minus 2, czyli 10 silnia, to się równa. Tutaj nam zostanie w liczniku 5 razy 6 i to jest dzielone na 2 plus, a tutaj 12 silnia z 10 silnia się skróci i w liczniku zostanie 11 razy 12, podzielić jeszcze tutaj na 2, to się równa. Skraca się, tu mamy 3, 5 razy 3, 15 plus i tutaj tak samo 12, tutaj będzie 6 po skróceniu, 11 razy 6, 66, to się równa 76 plus 5, 81. Czyli możemy już policzyć, ile jest równe nasze szukane prawdopodobieństwo warunkowe P od A pod warunkiem B, to się równa moc A razy B, czyli 81, podzielić na moc B, czyli na 380. Tego ułamka już się nie da skrócić, ponieważ 81 to jest 3 do czwartej, czyli w rozkładzie na iloczyn czynników ma tylko trójkę, a 380 nie dzieli się przez 3. Czyli to jest ostateczna odpowiedź do tego zadania. Tyle jest równe szukane prawdopodobieństwo.